ta nowoczesna technologia, którą tutaj widzimy, jest dla nas nie tylko narzędziem biznesowym, ale przede wszystkim jest inwestycją w przyszłość. W przyszłość ochrony środowiska. Zastosowana tutaj technologia kogeneracyjna pozwala nam w jednym procesie technologicznym wytwarzać zarówno energię elektryczną, jak i też ciepło. Cały proces odbywa się w sposób niezwykle efektywny. Ograniczamy tym samym w znaczny sposób ilość emitowanych szkodliwych gazów do atmosfery, a jeżeli chodzi o emisję pyłów, to tutaj z taką emisją pyłów praktycznie nie mamy w ogóle do czynienia. Dzięki właśnie tym rozwiązaniom proekologicznym nasza inwestycja otrzymała niemałe wsparcie, bo wynoszące około 50% poniesionych nakładów inwestycyjnych na nasz projekt, wsparcia pochodzącego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Opole może być spokojne. Takie wydarzenie jak rok, dwa lata temu, mam na myśli konflikt zbrojny, obawy o dostęp do surowców, o to, czy będzie ciepło, czy będzie prąd. Dzięki temu, że miasto Opole jest współwłaścicielem tej spółki, że spółka tak prężnie działa i ma swoją infrastrukturę na terenie miasta, my jesteśmy bezpieczni. W Opolu, w okolicach, zresztą w innych samorządach, bo mamy wytwórcę ciepła, mamy wytwórcę prądu, który może zadbać o nas, o przedsiębiorców działających na terenie miasta Opola. Wtedy, kiedy to będzie potrzebne, również w takich nadzwyczajnych sytuacjach. I co za tym idzie, również to bezpieczeństwo ma również kolor zielony, bo jest ono coraz bardziej przyjazne naturze, środowisku i za to też chciałbym podziękować zarządowi ECO i pracownikom, że tak intensywnie pracują nad tym, żeby energetyka cieplna Opolszczyzny była przyjazna dla środowiska. To była jedna z pierwszych firm w Polsce, która postawiła na kogenerację już w latach 90. Dzisiaj obserwujemy kolejny etap tej ewolucji i bardzo mnie cieszy, że ECO cały czas jest pionierem i liderem takich działań. My dzięki temu możemy mówić o tym, że Opole jest miastem bardziej zielonym, bardziej przyjaznym środowisku, że ciepło, z którego korzystamy, właśnie ma taki charakter. Zużywa się mniej węgla, mniej truje się środowisko. To bardzo, bardzo cieszy. A co więcej, to trzecia rzecz, którą chcę też podkreślić i tu wyrazy najwyższego uznania dla całej grupy, dla pracowników. Pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania tego zadania, bo to oznacza, że my w Opolu stajemy się nie tylko bezpiecznie, jeżeli chodzi o źródło ciepła, nie tylko bardziej przyjaźni naturze, ale również finalnie bogatsi jako właściciele, mieszkańcy tego przedsiębiorstwa, bo dzięki tej dotacji część kosztów jest ponoszonych z zewnętrznych środków, a nie z naszych bezpośrednio ponoszonych opłat.